Mamy 7 kontynentów. Czy było tak zawsze? Z całą pewnością nie. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową 1:9, gdzie jest mowa o trzecim dniu stworzenia. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Duch Święty używa słowa ląd w liczbie pojedynczej. Tak samo nie było przed potopem wszystkich bardzo wysokich gór. A skąd się wzięły? Powstały na skutek potopu. A co się wtedy stało? Dzisiaj wiemy o 7 płytach kontynentalnych, które poruszają się z różnymi prędkościami w różnych kierunkach. Płyta indyjska zbliżyła się do płyty euroazjatyckiej. Płyta południowoamerykańska oddala się od afrykańskiej. Płyty poruszają się z różnymi prędkościami. Słyszałem, że działo się to w czasach, kiedy żył Pelek. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową 10:25. Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Pelek, gdyż za jego czasów podzielono ziemię. Czy to jest opis tego rozsunięcia się kontynentów? Tak, ten wers nawiązuje do tego wydarzenia, ale nie opisuje początku tego procesu, który nastąpił po potopie. W pierwszej księdze Mojżeszowej 10:5 czytamy: od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Czy to nie dotyczy rodzin i narodów? Czy to rzeczywiście odnosi się do rozwinięcia kontynentów? Interesującą rzeczą jest, że w tym 10 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej trzykrotnie jest użyte słowo rozdzielić. Dwukrotnie odnosi się do narodu, wersety 5 i 32, i tu użyte jest inne słowo niż w wersecie 25, który był wspomniany poprzednio. Rozdział 10 pierwszej Księgi Mojżeszowej opisuje dwa tematy. Po pierwsze, że rozdzieliły się narody na ziemi, a po drugie, że ląd, ówczesny jeden kontynent, rozdzielił się. Jak to możliwe? Bo przecież dopiero w następnym 11 rozdziale opisana jest wieża Babel oraz rozdzielenie przez Boga ludzi z powodu pomieszania języków. To jest coś, co często w Biblii znajdujemy. Jeśli Bóg chce nam przekazać jakieś bardzo ważne pouczenie moralne, to jest przerwana kolejność chronologiczna. Jeśli miałoby być chronologicznie, to najpierw powinien być 11 rozdział, przynajmniej pierwsze 11 wersetów, a potem to, co znajdujemy w 10 rozdziale, czyli również to, że ląd, ówczesny jeden kontynent, rozdzielił się. Jeszcze raz powtarzam, że nie jest tu mowa o początkach tego rozdzielenia się, a raczej o trwającym procesie, który można było już naocznie zobaczyć. Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy w Słowo Boże. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, że kontynenty rozsuwają się od 2 do 20 cm rocznie, to musiałyby upłynąć miliony lat, aby doszło do takiego rozsunięcia kontynentów, jakie dzisiaj obserwujemy. Co Bóg miał na myśli w Biblii? Jeśli się weźmie pod uwagę dzisiejszą prędkość rozsuwania się kontynentów, to bardzo łatwo jest wyliczyć, że rozsunięcie się płyty amerykańskiej od euroazjatyckiej wymagałoby 60 albo i więcej milionów lat. Jednak to nie jest wcale pewne, że rozsuwanie się odbywało się zawsze z tą samą prędkością. Mamy wiele procesów w fizyce, które na początku postępują bardzo szybko, a w miarę upływu czasu coraz to bardziej zwalniają na skutek działania wielu czynników.
jak na przykład tarcie. Jak można by to było wytłumaczyć? Jeśli na początku była bardzo duża prędkość rozsuwania się kontynentów, musiało to nastąpić z powodu ogromnej aktywności wulkanicznej. Rzeczywiście obserwujemy w wielu miejscach, gdzie nastąpiło uwidocznienie wielu warstw osadów geologicznych, że kiedyś przeciwnie do tego, co obserwujemy dzisiaj, był to bardzo przyspieszone działanie wulkaniczne. Są takie modelowe wyliczenia sporządzone przez dwóch naukowców, biologów, biofizyków Austin i Baugman, które pokazują, że było możliwe bez żadnych wątpliwości znacznie szybsze rozsuwanie się kontynentów na początku. Czy rozsuwanie się płyt tektonicznych działo się lub dzieje się również na innych planetach czy obiektach we wszechświecie? Tak, to bardzo interesujące. Na Ziemi można to obserwować. Jeśli ktoś przyleci na Islandię, to może to obserwować, gdyż jest tam rów pomiędzy dwoma płytami, na których leży ta wyspa. Można zaobserwować na przykład w odstępach rocznych, jak ta wyspa dosłownie rozciąga się o kolejne 2-3 centymetry. Na innych planetach naszego systemu słonecznego nie obserwujemy dryfowania płyt kontynentalnych. Jest wprawdzie jeden przykład, że dryf się rozpoczął, ale został potem przerwany i to właśnie przemawia za tym, że do dryfu kontynentalnego najprawdopodobniej potrzebne są ogromne ilości wody i to potwierdza, że dryf kontynentów miał właśnie miejsce w trakcie potopu. Czy można zatem powiedzieć, że to tak pozostanie, że oceany i morza będą oddzielać się na poszczególne kontynenty w zależności od tego, jakie zastosuje się okresy czasu, to tego rodzaju zdarzenia na Ziemi będą obserwowane? Ale my jako chrześcijanie nie musimy się tego obawiać, gdyż Bóg powiedział, że postanowił koniec wszystkiego i ziemia zostanie zwinięta, jak zwija się szatę. I nawet tego jako chrześcijanie nie powinniśmy się obawiać, gdyż wcześniej zabierze swoich wierzących do chwały w tak zwanym pochwyceniu. Widzimy zatem, że Słowo Boże jasno mówi o tych zmianach, które możemy obserwować, które też możemy wytłumaczyć, tak jak Stefan właśnie wytłumaczył, ale również o tym, że kiedyś nastanie koniec wszystkiego. Dla nas, którzy wierzymy w Pana Jezusa, jest to wspaniała zmiana, gdyż przed tym pójdziemy do Pana Jezusa. Czy to dotyczy również Ciebie? Czy przyjąłeś Pana Jezusa jako Twego Zbawcę? Czy rzeczywiście wiesz, że będziesz u Pana Jezusa i nie wejdziesz pod sąd Boży, który nadejdzie nad tą ziemię?